Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny program. Nie wiem właściwie czemu się tak cieszę, bo program będzie ku pamięci Elżbiety II, jej stylu, jej klasy i specyficznych cech tego stylu w związku z jej niedawną śmiercią w wieku 96 lat. Myślę, że wypada coś takiego zrobić, bo jakkolwiek moglibyśmy krytykować decyzję czy styl rządzenia królowej Elżbiety, pozostaje nadal faktem, że jest ikoną stylu, niezmienny swój własny, nieraz już teraz kopiowany nawet styl od wielu, wielu lat. Jest najdłużej panującą, została najdłużej panującą monarchinią, monarchą również w historii Królestwa Brytyjskiego. Także moi drodzy, myślę, że jest to jak najbardziej idealny moment, żeby uczcić jej osobę, jej styl i zapraszam Was serdecznie, pokażę Wam stylówki, pokażę Wam trochę stylówek królowej, jej coś tam opowiem Wam o historii, o stylu jej ubierania, ale też pokażę Wam moje stylizacje, które są inspirowane stylem królowej Elżbiety. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak najbardziej, i polubienia filmiku. Ten filmik zajął mi sporo czasu, bo musiałam też pogrzebać w historii oraz w różnych stylizacjach. Trochę czasu mi to zajęło, bo miałam zamiar to zrobić trochę wcześniej, ale wiecie, no jest to dosyć pracochłonne, żeby wygrzebać różne fajne rzeczy i dokopać się do pewnych ciekawostek. Kochani, i chciałam Wam powiedzieć, że trochę nie wyobrażam sobie, jakby nie mogę załapać, że królowa Elżbieta nie żyje, bo Elżbieta Windsor była w moim życiu i w życiu nas wszystkich od zawsze, bo chyba nie żyje w tym momencie osoba, która, może żyje kilka osób na świecie, które dłużej żyły niż ona i były przed nią, ale całe moje życie, wszystko, różne rzeczy się zmieniały, padł komunizm, no naprawdę działy się przeróżne rzeczy na świecie, pojawił się internet, zmieniła się nasza rzeczywistość, pojawił się YouTube i w ogóle wiecie, świat się strasznie dynamicznie zmienia, a no jedna rzecz taka niezmienna do tej pory to właśnie była królowa Elżbieta, odkąd pamiętam, ja akurat jeździłam do Anglii z moją rodziną, miałam rodzinę w Anglii, no i zawsze to był taki pewnik, to było coś takiego, taki element stałości w tym świecie zmiennym. I powiem Wam, że trochę nawet mi się chce płakać, bo to naprawdę znaczy, że nie dość, że się starzejemy, to że nasz świat się starzeje i że ten pęd historii taki jest niezatrzymany. I to jest troszkę takie przerażające i dlatego też bardzo chcę uczcić tutaj królową Elżbietę, bo ja też nie zawsze zgadzałam się ze stylem jej rządzenia, też uważam, że była zachowawczą osobą dosyć, ale są pewne takie cechy jej charakteru, które też niesamowicie podziwiam, na przykład jej taką wierność swojemu stylowi. Mówię już teraz o stylu ubierania i w ogóle noszenia się. Naprawdę rzadko kto jest tak wierny sobie i swoim jakimś tam wyobrażeniom, ideałom. Także to jest naprawdę cecha, którą można podziwiać u kogoś. Ktoś, kto znalazł swój styl i kto się tego trzyma. Druga rzecz to jest niesamowite oddanie swojemu krajowi, bo wyobraźcie sobie teraz, że mielibyście przez kilkadziesiąt lat niezmiennie, codziennie służyć krajowi, z wyjątkiem jakichś krótkich wakacji, kiedy możecie być sobą i robić to, co naprawdę lubicie. A pozostała część jesteście cały czas na świeczniku, obserwowani, obmawiani, krytykowani, kontrolowani i musicie się cały czas zachowywać w odpowiedni sposób i to w sposób nienaganny, naprawdę nienaganny i być wzorem do naśladowania, a to naprawdę jest trudne. Uwierzcie mi, jako nauczyciel i teraz też stylista wiem, że ciężko jest cały czas się kontrolować, cały czas być tym wzorem, tym jakimś... no właśnie kimś takim na świeczniku. To nie jest takie proste i życie prywatne na tym cierpi i psychika, myślę, trzeba mieć bardzo silną psychikę, także tutaj naprawdę wielki szacun i powiem Wam, że no oczywiście popełniamy błędy, królowa też popełniła ich kilka, ale z drugiej strony naprawdę codziennie służyła krajowi, naprawdę wstawała o tej godzinie 9 i
spotykała się, jeździła po całym świecie, cały czas musiała spędzać kilka godzin dziennie ze stylistami, fryzjerami i wszystkimi tymi gośćmi od wizerunku, którzy o to dbali i musiała być w formie. Także naprawdę wow. Ach, kochani, no i teraz o królowej Elżbiecie ciąg dalszy. Słuchajcie, podzieliłam tutaj jakby stylizację, program stylizacyjny na takie dwie kategorie. Jedno to jest królowa prywatnie. Ona, jako Elżbieta, żona, matka, kobieta kochająca wieś, szkocką wieś, gdzie tam w zamku Balmoral, czy w posiadłości Balmoral Szkocji mogła spędzać czas na zewnątrz z psami swoimi ukochanymi, czy to chodząc po wrzosowiskach, po wzgórzach Szkocji, czy w jakikolwiek inny sposób chciała. No i tutaj jakby to jest inny zupełnie styl, tutaj była sobą, tutaj można do tego stylu przypisać na przykład kurtki czy płaszcze Burberry czy Barber, słynne kalosze, prawda, huntery i inne części garderoby, które służą nam na zewnątrz, takie bardzo praktyczne. Pokażę Wam oczywiście stylówki związane z tym, już prawie jestem gotowa. A druga część to jest ta oficjalna część, gdzie kiedy ktoś jest w tej reprezentacji swojego kraju, można powiedzieć, musi się bardzo pilnować, musi przestrzegać tych zasad surowych, takich jak na przykład odpowiednia długość, odpowiedni krój stroju. Nie może spódnica być krótsza niż tuż za kolano, nie można mieć nigdy manikiru innego niż neutralny, czyli różowy lub beżowy. Makijaż musi być tak dyskretny, jakby go nie było, prawda? Nienaganna fryzura i wszystko. No i kochani, jest tych zasad bardzo dużo, także naprawdę ciężko nawet nadążyć za wszystkimi tymi zasadami, ale jak już się człowiek tak urodził i wie, jakie to są zasady, to nie jest to aż takie ciężkie, bo wiecie, ona się wychowała na królową. Przejęła po swoim ojcu, po śmierci swojego ojca w 52 roku, została młodziutką królową, bo ona się urodziła w 26, więc naprawdę była osobą bardzo młodą i musiała przejąć te ciężkie obowiązki. No i muszę powiedzieć, że zawsze dotrzymała swojej obietnicy, którą kiedyś złożyła jako młoda osoba, że będzie każdego dnia służyła swojemu krajowi najlepiej jak potrafi. I rzeczywiście tak było, według jej możliwości i umiejętności. No i musiała się trzymać tych wszystkich surowych zasad, ale jednak, co jest w tym takiego fajnego, słuchajcie, to, że nie została przy jakichś biało-czarnych, beżowych, tylko królowa stwierdziła, że najlepiej, pewnie jest to też jakaś zasługa jej doradców, że musi być widoczna. No i stąd królowa jest tutaj tęczą, słuchajcie, zobaczcie tutaj na zdjęciach w podglądzie. Wszystkie kolory tęczy i to są kolory żywe, jaskrawe, pastelowe. Takie, które pozwolą się wyróżnić z tłumu i które pozwolą nam być widocznym z daleka, jednocześnie czuć się wyjątkowym, więc to jest takie bardzo charakterystyczne w stylu królowej Elżbiety. Od wielu, wielu lat ubierała się właśnie w te pastele, w te jaskrawe, wyraziste kolory. No i oczywiście była długo, długo i aż do śmierci właściwie wierna pewnym krojom swoim ukochanym. Na przykład według mnie to są kroje lat 50. i 60., bardzo klasyczne, bardzo piękne i też pochlebne dla jej sylwetki, wydaje mi się. Kapeluszom, broszką, słuchajcie, to są takie ikony, już można powiedzieć teraz, mody, które ona utrzymała na zawsze. Pokażę Wam tutaj, ja mam kilka takich broszek w stylu takim trochę takim właśnie królewskim, takim bogatym. No i królowa, zobaczcie sobie tam na podglądzie, pokażę Wam kilka przebitek z tych takich typowych jej stylówek, z tych strojów oficjalnych i w zasadzie na każdym tym stroju jest broszka, inna broszka. Może czasem się powtarzają, ale królowa zawsze miała broszkę i chyba jest to taki jej znak firmowy, broszka. Płaszcz, kostium, kapelusz i broszka. Także, moi drodzy, będę też pokazywać Wam stylówki z broszkami, a tymczasem krótki rys historyczny. Takich dwóch głównych projektantów można tutaj wyróżnić w historii mody królewskiej, a mianowicie Hardy Amis, między innymi projektant Hardy, który projektował stroje, kostiumy do Odysei Kosmicznej 2001, także
przysłużył się również filmowi, ale tutaj królowa wiele, wiele strojów od nich nosiła, to był jeden z ulubionych projektantów. No i drugi to jest Norman Hartwell, osoba znana w kręgach modowych, przyjaźnił się z Diorem, był polecany przez Chanel samą, także słuchajcie, bardzo znamienita osobistość. No i tutaj na przykład zaprojektował jej ślubną suknię, zobaczcie na podglądzie, przepiękną ślubną kreację królowej, również suknię koronacyjną, no i wiele, oczywiście wiele, wiele innych na bale, na różne okazje. No oczywiście królowa kupowała też inne, w innych markach i jeżeli jakiś krawiec, jakiś dom mody czy sklep stał się jej dostawcą, to ma nadal pewnie specjalny znak od królowej By Her Majesty the Queen. Nawet miałam taki jeden strój, tylko już nie pamiętam, czy go nadal mam. Jeśli znajdę, to Wam jeszcze tam pokażę przebitkę. Między innymi, słuchajcie, firma Rice, jest nawet na stronie tej firmy królowa w ich outficie. Mam tutaj taką sukienkę, którą chcę Wam nową pokazać. Specjalnie zostawiłam tą sukienkę na dzisiaj, bo nie pokazywałam jej w holu, więc to jest taki mikro hol. Sukienka z jedwabiu właśnie firmy Rice. Zobaczcie, ona jest w takim kroju trochę jak królowa lubi, czyli taki prosty krój, ale lata 60. Przepiękny, wyrazisty kolor i zobaczcie, jakie ma tutaj guziki ta sukienka. Przepięknie zdobiona takimi naprzemiennymi guzikami i patkami. Z tyłu ma mosiężny zamek, jest bardzo porządna. I moi drodzy, ta sukienka jest na mnie trochę za duża. Zobaczycie mnie w stylówce dzisiaj w tej sukience, ale ona będzie do kupienia dla Was, czyli możecie sobie kupić, słuchajcie, królewską sukienkę z jedwabiu u nas w sklepie. Będzie można ją kupić i naprawdę jest przepiękna, pięknie wygląda i zobaczycie mnie za chwilę w niej. No, tymczasem, moi drodzy, idziemy dalej. Pokażę Wam tu przebitki z kilku takich znanych kreacji królowej. Czasami bywała ekstrawagancka. Tutaj mamy jedną z kreacji na jakieś tutaj raut, już nie pamiętam dokładnie na jaką to okazję, ale w każdym razie i widzicie tam królową w takiej ekstrawaganckiej sukni z cekinu w różnych kolorach. Bardzo się wyróżniała, ale rzeczywiście jest to niesamowite. To jest takie w moim stylu, ja bardzo lubię takie kolory. Także bardzo mi się to podobało, ale też zachwyciła mnie kreacja taka polka dot w te kropeczki. To jest jeszcze z takiej raczej młodości królowej. Piękny kostium w kropeczki z dodatkami, naprawdę wyglądała uroczo w tym, bardzo kobieco, niesamowicie mi się podoba ten styl. Jestem ciekawa Waszych opinii, bo dla mnie to było naprawdę bardzo urocze. No i czasem właśnie udawało jej się takie trochę bardziej wybijające się, inne te kreacje założyć. Oczywiście kobiety w Anglii się na niej wzorowały, więc to, co królowa nosiła, te modę i te fasony były kopiowane wielokrotnie. Dobra, słuchajcie, no i teraz te kolory, bo mnie tutaj powalają te kolory, nie będziemy rozbrajać wszystkich jej znanych kreacji, tam tylko kilka przebitek Wam wstawiam, takich bardziej wybijających się, wyróżniających się jej strojów, ale chcę Wam pokazać różne kreacje w kolorach typowych dla Elżbiety. Na przykład tutaj mam taką piękną z lat 50. oryginalną sukienkę, którą Wam już pokazywałam, vintage. Zobaczycie mnie w przebitkach w tej sukience i w bolerku. Jest urocza moim zdaniem. Mam tu też takie bolerko w kolorze żółtym, też z lat 60., więc ono będzie też w stylu królowej. I pokazuję Wam właśnie przebiteczki w tych dwóch żółtych sukienkach. To jest taki mój tribute, takie stylówki, które mi się bardzo kojarzą właśnie z tymi słonecznymi kolorami, z tymi tone in tone stylówkami, strojami królowej Elżbiety II. No, także mam tutaj też taką sukienkę żółtą pod spodem, nie będę jej wyjmować, bo zobaczycie ją na stylóweczce, która jest do tego właśnie bolerka tutaj włożona w stylu lat 60. To jest właśnie takie bardzo coś, co mi się kojarzy z królową. Ten kolor, ten słoneczny żółty kolor, tak jak tam też widzieliście w tych żółtych płaszczach i garsonkach królową. Jestem bardzo ciekawa też Waszych opinii, jak się Wam to podoba. Mnie się mega to podoba. Bardzo też lubię takie kolory. Moi drodzy, no i kolejna rzecz to sukienka, którą też już widzieliście u mnie w stylówkach. Przepiękna, też jak widzieliście, królowa miała kostiumy i sukienki we wszystkich kolorach tęczy. No i między innymi taka sukienka. Zobaczycie mnie zaraz w niej w stylówie. Właśnie z broszką, z paskiem vintage i do tego
zobaczycie jeszcze później, jeszcze jeden dodatek na samym końcu. W każdym razie sukienka też w takim królewskim stylu, z jedwabiu, bardzo taka elegancka i formalna z jednej strony, ale też mi się bardzo właśnie kojarzy ze stylem królewskim, ze stylem królowej Elżbiety. Kochani, no i jeszcze chcę Wam teraz pokazać tą stylówkę z tą sukienką falbankową i do tego, tak jak tutaj widzicie teraz na podglądzie, królową w takiej pelerynie z różowym odcieniem. Pokazuję Wam teraz dokładnie to samo właśnie w tym stylu. Kolejny zestaw, też bardzo mocny, wyrazisty kolor, jedwabna sukienka vintage, oryginalna z lat 60. Tutaj zobaczycie ją z paskiem i z tym płaszczem do kompletu, to już w ogóle totalnie mi się kojarzy właśnie z królową Elżbietą. Jeszcze ta długość właśnie taka na lata 60. typowa, takie niby mini midi, coś takiego. Przepiękny zestaw. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Oczywiście do każdego z tych strojów, jak zauważyliście, być może mam broszkę, torebkę i buty dobrane kolorystycznie, a zauważcie, że też królowa często nosiła czarne buty, szczególnie jak już była osobą starszą, nosiła czarne buty nawet do tych jasnych kreacji. Miała takie swoje ulubione, mokasynowe butki. Kochani, jeszcze zielona sukienka, kolejna zielona sukienka, taka w stylu lat 60., którą też tam Wam pokazuję, jest taki eleganckim zestawie z chusteczką, która wygląda naprawdę według mnie bardzo elegancko i to tam też jestem uczesana na lata 60., co też jest fryzura, której królowa była długo bardzo wierna. Kochani, no i teraz właśnie sukienka Rice, R-E-I-S-S-Y się czyta. Się pisze, przepraszam. Ta sukieneczka, już się Wam w niej pokazuje, a tym razem bez broszki. Ona jest jedwabna, więc boję się przypinać do niej broszki. No i spróbujemy dobrać tutaj z takim też w stylu królowej, właśnie dwurzędowym, wełnianym żakietem na lata 60. Więc taki strój mi się mega podoba. Piszcie koniecznie, co uważacie. Oczywiście, że nie chodziłabym na co dzień w takim stylu, ale to jest coś takiego, co daje nam poczucie, że wyglądamy teraz wyjątkowo. Wyglądamy właśnie tak trochę po królewsku. Czasem fajnie się jest tak poczuć. Piszcie, czy Wy lubicie czasem się tak ubrać i czuć się tak jak osoba z innego świata. Dla nas z innego świata, oczywiście. Kochani, mega mi się to podoba i jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, także koniecznie piszcie, która Wam się najbardziej podoba, albo też która stylizacja królowej Elżbiety się Wam najbardziej podoba, bo to mnie też bardzo ciekawi, która Was zafascynowała, i czy ten styl w ogóle Wam się podobał. Kochani, no to jest, jak chodzi o te oficjalne stylizacje, o to życie na świeczniku, to tyle moich propozycji inspirowanych królową Elżbietą. Obejrzyjcie koniecznie serial The Crown, Korona, w której możecie naprawdę zaobserwować mnóstwo tych strojów i te transformacje poprzez dekady, które królowa tam przechodziła, a nawet właśnie coś o historii mody tam jest. Także to jest bardzo ciekawe. Już nie mówiąc o tym, że też o księżnej Dianie tam mamy jej fajne kreacje pokazane. Także jest na pewno to serial godny zobaczenia pod tym kątem. Jeśli widzieliście, to ponownie zobaczenia być może. Kochani, a teraz outfitik typowo królowa w swoim czasie wolnym, w swoim własnym
królestwie, w swoim domu w Szkocji. No i tutaj mam na sobie te moje spodnie, które mi się bardzo właśnie kojarzą z takimi, z takim stylem wiejskim, arystokratycznym, z vintage paskiem, z kozakami brązowymi. Popatrzcie sobie na zdjęcie, które wklejam Wam tam królowej w takim właśnie stroju końskim jakby. Spodnie do jazdy konnej, płaszcz przeciwdeszczowy, być może to właśnie był ten Barbers. I chustka na głowie to też bardzo typowe, ona jak była prywatnie, to często w tych chustkach jedwabnych występowała. No i wygląda właśnie tak, idę na spacer, mam wolne. Jestem teraz Elżbietą, a nie królową. No i moja stylowa nawiązuje, bo mam, raz mam bluzę, pokażę Wam dwie wersje. Moja taka naprawdę, w której chodzę i w której nawet dzisiaj będę chodzić. Bluza wełniana na to żółta, może bez tej chustki, bo ja nie przepadam czegoś na głowie nosić, ale tutaj ta chustka pięknie do tego pasuje. Także bluza wełniana, te spodnie, brązowe buty i idziemy na spacer po wrzosowiskach. Pewnie bym włożyła bardziej płaskie obcasy, ale chciałam trochę godnie się prezentować, no wiecie. A druga stylowa jest z płaszczem przeciwdeszczowym, właśnie w takim stylu, jak tam królowa nosiła. Miała swoje takie ulubione płaszcze, które nawet podobno dawała do renowacji, zamiast kupować nowe, bo była tak do nich przywiązana. Także, kochani, naprawdę ciekawy detal moim zdaniem. Ja bym się nie spodziewałam, że królowa może być przywiązana do swoich ciuchów, takich prywatnych. No i moja propozycja, królowa Elżbieta po godzinach, na wakacjach. Ciekawa jestem Waszych opinii. Zobaczcie, tam jeszcze takie stylówki, dwie Wam pokazuję, które mi się po prostu kojarzą z rodziną królewską i z takimi właśnie szkocko-brytyjskimi sportami na świeżym powietrzu. Tam mam jedno z taką peleryną i czapką. Bardzo zabawna stylówka, która naprawdę mnie wprawia zawsze w dobry humor. Jakaś tam jeszcze druga jest taka w stylu angielskim, ze spodniami czarnymi i z beretem bodajże, chyba tak, i z, z takim kapeluszem właśnie arystokratycznym. Także to są moje takie inspiracje, coś co właśnie dzięki wyjazdom do Anglii, dzięki obcowaniu z tą kulturą brytyjską mogłam zaczerpnąć i czego się mogłam nauczyć, kochani. Także jestem wdzięczna bardzo i kochani, no ten filmik jest właśnie tym takim moim hołdem. Hołdem dla królowej, która była długo w służbie narodu, która miała swój styl i z której stylu nawet nieświadomie wielu z nas czerpie dotąd. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia już niedługo w holu lumpeksowym i w live'ach. Cześć!